Dzień dobry, tutaj Kapelusznik, pozdrawiam wspierających i w tym omówieniu będzie jedno sprostowanie z poprzedniego omówienia, także bądźcie uważni, bo zapomniałem o jednej rzeczy. Rozdział zaczynamy od tego, że Sanji stwierdza, że to miejsce jest jednak prawdziwe, a nie wytworem halucynacji. A Zoro i Luffy upominają Usoppa, że kota, którego oni wcześniej pokonali, rozdział temu, on sam powinien pokonać. Natomiast Usopp się tłumaczy, że już się obudził w jego paszczy. Generalnie można powiedzieć, że w tym momencie nasi zwiedzają okolice i rozglądają się na horyzont. Ale Usopp zauważa, że niby mają stroje z Elbafu, ale niemożliwe jest to, żeby na Elbafie mieli stroje pasujące na zwykłych ludzi. A Nami stwierdza, że może ulegli gigantyzacji, no ale to już takie gdybanie. I postanawiają iść w stronę najbliższego miasta, które widzą przed sobą, żeby zaczerpnąć jakichkolwiek informacji. Ale w drodze do tego miasta, bo chyba w jego kierunku faktycznie się udali, napotykają motocyklistę, który ich wita jako nowych w tym miejscu. Informuje on naszą ekipę, że znaleźli się w ogromnej krainie pod panowaniem Boga Słońca. Mówi, że to jest kraina bogów, a w zamku, w którym przed chwilą Słomiani byli, mieszka kot, którego pokonali. No ale ten motocyklista o tym nie wie. I generalnie mówi, że musi już spadać, bo potrzebuje go Bóg Igły. I wspomina, że spalenie Boga Ucha mocno go zajęło. No Bogiem Ucha był królik, którego Luffy zjadł. Czyli się okazuje, że olbrzymy z poprzedniego rozdziału to nie są olbrzymy, tylko mieszkańcy tego miejsca. I są oni normalnych rozmiarów. No także nie wspomniałem o tym w poprzednim omówieniu, także przepraszam za to. No i ten motocyklista wspomina jeszcze, że jeśli są głodni, to niech skierują się w stronę miasta, do którego i tak szli. Ostrzega też Słomianych, by nie iść tą drogą, na której teraz są, dalej, bo na samym końcu tej drogi, a w zasadzie w kierunku, w którym by poszli, znajdują się tak zwani wściekli strażnicy, chroniący świątynię Boga Słońca i jeszcze nikt stamtąd nigdy nie powrócił. Nami dziękuję strażnikowi za informację, a Zoro jara się na temat walki ze strażnikami. W każdym bądź razie Luffy, podniecony przygodą, biegnie pomimo ostrzeżeń ową drogą. Reszta próbuje za nim nadążyć, ale Gumiak roztrzaskał się o wielką szybę. Nasi dziwią się, o co chodzi, ale okazuje się, że wszyscy znajdują się w gigantycznym pokoju, a cały ten olbrzymi świat to jedna wielka klatka. Czyli chyba jednak jesteśmy na Elbafie, skoro to jest pokój jakiegoś giganta. No tylko, że Słomiani trafili w dziwne miejsce. No i na zewnątrz, na biurku przy tej klatce, napotykają płaczącego Choppera. Tajemnica jego zniknięcia nagle się rozwiązuje. I był on przykuty do obroży ze stali, którą zdjął mu chyba Zoro. A Usopp zwraca uwagę, że pomimo iż znajdują się w pomieszczeniu dla olbrzyma, ma on dobrze wykonane ubrania dla ludzi. Słomiani również zwracają uwagę, że ten cały świat, w którym byli, składa się z klocków i jest sztuczny. I ze strony pokoju wszystko widać przeźroczyście. Brawo, odkryliście lustro weneckie. I generalnie stwierdzają, że to musi być czyjeś hobby do zabawy. W międzyczasie Usopp sugeruje zdobyć informacje od mieszkańców, Chopper mówi, żeby znaleźć resztę załogi, ale nagle atakuje ich monstrualny wąż, z którym od razu walczy Luffy. Przychodzą też do nich myszy i kruk. Słomiani się domyślają, że to pewnie są ci strażnicy, o których mówił motocyklista. I wywiązuje się walka. A do pokoju nagle słychać, że zbliża się jakiś olbrzym, który wygląda jak szaman. I tym olbrzymem okazuje się samozwańczy Sangot. No i wchodzi on do pokoju, gdy Słomiani rozprawiają się już w zasadzie ze strażnikami. Wywołany został również pożar i nasi chcą uciekać. Więc wracają z powrotem do klatki, gdzie napotykają wcześniej pokonanego kota i znowu on zbiera bęcki i Słomiani wskakują na jego grzbiet i każą mu uciekać przed goniących ich Sangodem. I Nami podkreśla, że znaleźli również mapę, prawdopodobnie tego miejsca. No i
generalnie wszyscy na tym kocie uciekają przed wściekłym Sengodem. Ich plan jest taki, by przebić klatkę z drugiej strony, co powinno dać im wolność, a mieszkańcy tej małej krainy są przerażeni obecnością Sengoda. A on sam mówi, że nie pozwoli nikomu uciec. Tym skończyliśmy rozdział. Ocena poprzednia taka sama jak poprzednia, 6 na 10. Na razie bawimy się w takie RPG. Co do przemyśleń, na razie nie ma co w zasadzie mówić. Mamy pewność, że na pewno jesteśmy na Elbafie, ale wszystko zdaje się, że jesteśmy w pokoju jakiegoś geeka, który po prostu bawi się ludźmi czy innymi rasami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podejrzewam, że po prostu napotkał statek słomianych, gdzie wszyscy byli pijani i wrzucił ich po prostu on, no ich wszystkich, do swojej gry. Jedyne, co może być ciekawe w tym momencie, to fakt, że ten szaman czy ten olbrzym jest samozwańczym Sengodem, czyli najprawdopodobniej jest to wierzący olbrzym po prostu samego Sengoda i po prostu chyba go czci, tak mi się wydaje, bo było już wspominane, że na Elbafie wierzą Sengoda, także możliwe, że to jest jakiś wyznawca, fan, ktoś w tym stylu. No ale zobaczymy, może się mylę, w każdym bądź razie nie bez powodu wątek Sengoda na Elbafie był już wspominany. Jak ktoś nie pamięta, polecam sobie odświeżyć backstory Big Mamy. Także to tyle z mojej strony, ja byłem Kapelusznik, na razie.